Cześć moi drodzy, witam Was już w trzecim odcinku nowej serii 15 dni testów podkładów i dzisiaj pod lupę bierzemy podkład Liren Perfect Matte Fluid Anti-Pollution intensywnie matujący w kolorze 400 Ivory. Wzięłam go w Rossmanie pod kątem jego koloru, ponieważ jest to jeden z najjaśniejszych dostępnych aktualnie drogeryjnych podkładów i to zachęciło mnie do zakupu. Tutaj również ma ocenę jako wyjątkowy produkt Rossmana 2018. Na stronie widzę, że mamy tutaj tylko 4 kolory, ale w tych 4 kolorach jest super jasny odcień, który jest na wielki plus tego podkładu. Cena to 39,99 w Rossmanie. Jeśli chodzi o opis tego produktu, innowacja, działanie anti-pollution, innowacyjny kompleks matujący zapewnia natychmiastowe matowe wykończenie, a dzięki gąbeczkom pochłaniającym nadmiar sebum, efekt utrzymuje się przez długi czas. Skóra nie błyszczy się w ciągu dnia, a niedoskonałości są ukryte. Specjalistyczny składnik FlavoShield chroni przed wolnymi rodnikami oraz minimalizuje uszkodzenia wywołane zanieczyszczeniem środowiska i smogiem. Skóra wygląda zdrowo, naturalnie i świeżo, potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność. Jeszcze dodam, że jest to pierwszy podkład w tej serii, którego nie muszę rozjaśniać rozjaśniaczem z NYXA, także super. Wreszcie coś, co mogę użyć samodzielnie i tak zobaczcie, jak wypadł jego test. Wszystkie informacje na jego temat podałam, więc przechodzimy do testu. Na twarz standardowo nakładam eliksir nawilżający z Clinic. Podkład jest jasny, standardowo zaczynam od swatcha, żeby sprawdzić, jak ściemnieje w ciągu kilku minut. Mam nadzieję, że nie ściemnieje, bo jeżeli nie ściemnieje, to będzie to świetny, jasny, drogeryjny podkład. Widzę, że troszeczkę ciemnieje, ale jest to naprawdę minimalne, dlatego nie będę musiała go rozjaśniać. Nałożę go takim, jakim jest. Wreszcie jakiś podkład, który mogę zaaplikować bezpośrednio z opakowania. I standardowo po jednej stronie gąbka, po drugiej stronie pędzel Glam Brush SS3. Wydaje mi się, że znów po stronie gąbki będzie lepiej, ale to się okaże. Jest dość żółty, czyli bardzo dobrze do naszych słowiańskich typów urody. Krycie jest średnie. W opisie podkładu nie ma nic na temat krycia, ale krycie jest delikatne, nie jest to krycie mocne. Dołożę jeszcze na policzki. Chciałam dołożyć na policzek kolejną warstwę, ale jest to jeden z tych podkładów, gdzie czym więcej się dodaje, tym bardziej on w danym miejscu znika. I tutaj odsłonił mi się cały zaczerwieniony policzek i nie wróży to dobrze. O tak powiem, spróbuję jeszcze raz doklepać. Bardzo delikatnie, żeby nie ruszyć tego, co jest pod spodem, ale nadal policzek przebija, także nie jest to podkład, który można budować. Jest to raczej delikatne, bardzo średnie krycie. I zauważyłam, że trzeba go dość sporo nałożyć, żeby uzyskać takie krycie, jakie mam tutaj, bo tutaj na połowę twarzy musiałam użyć 2,5 pompek. Także to sporo. Po stronie pędzla nie jest źle, ale widać smugi, dlatego zaraz sobie to jeszcze doklepię gąbeczką. Większość podkładów faktycznie lepiej wygląda wklepanych za pomocą gąbki, ale tak samo jak w przypadku tamtej strony nie umiem sobie poradzić z moim policzkiem, bo on cały czas się odkrywa. Nałożę teraz korektor, dzisiaj będzie to Catrice 005. Zmniejszę sobie tutaj światło, żeby dokładnie było widać, jak to się prezentuje. Na pewno kolejny raz nie widzę tutaj podkładu matowego. Bez przypudrowania tutaj nie przejdzie. Nie wiem, czy on się będzie robił matowy w ciągu dnia, ale po dotknięciu on jest jeszcze lepki i przechodzi na palce, także bez utrwalenia pudrem no, nie widziałabym tego. Wygląda ładnie. Ale widać go trochę na skórze, pomimo tego, że jest to lekkie krycie, widać, że jest nałożony podkład, w szczególności na nosie i w szczególności tutaj na czole. On to jakby stworzył taki delikatny efekt suchej skóry.
Zobaczę, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu. Trochę jestem rozczarowana bardzo słabym kryciem, bo tutaj wszystko jest odkryte i przy tak dużej ilości podkładu, jakiej użyłam, nie dało się tego w żaden sposób zbudować. Kolor jest piękny. Pięknie się to pasowało do reszty twarzy, jest jaśniutki. Na tę chwilę nie wiem, co o nim myśleć. Przypudruję go standardowo pudrem Laura Mercier, żeby zobaczyć, jak prezentuje się po przypudrowaniu. Czuję, że muszę go przypudrować dość obficie, żeby to wszystko się dobrze trzymało. Nie czuję, żeby on zastygał, a wszystko, czego dotknę, zostaje na palcach, także... Obojętnie, czego dotkniecie w ciągu dnia, po prostu w tym miejscu podkład Wam się zetrze. Chyba, że on ma fascynujące właściwości zastygania i matowienia się po kilku godzinach, ale wątpię. Prędzej on z tej twarzy zejdzie, niż będzie matowy. Nie nakładałam też dużo korektora, pod oczami też to wygląda słabo. Makijaż leży już na mojej twarzy z 20 minut. Noc wygląda super sucho. Podkład leży już na mojej twarzy z 20 minut. Kolor jest nadal ładny, nic nie ściemniało. Jest delikatnie żółty, więc neutralizuje zaczerwienienia na twarzy. Podkład leży już na mojej twarzy około 20 minut i kolor nadal jest ładny, jasny, nie ściemniał, jest delikatnie żółty, więc fajnie takie żółte podkłady radzą sobie z neutralizacją zaczerwienień, ale tutaj ten podkład zaczerwienień nie przykrywa, także pod tym kątem też za bardzo nie działa. Mój nos wygląda super sucho, bardzo widać na nim podkład, na czole również, tutaj w szczególności na górze czoła, pomiędzy brwiami. Wczoraj czoło wyglądało jak wyjęte z Photoshopa, dzisiaj widać, że jest na nim podkład. I gdyby jeszcze był to podkład super mocno kryjący, to jeszcze bym to przeżyła, bo takie podkłady często widać na twarzy, one wyglądają ciężko i no coś za coś. Ale ten podkład kryje bardzo delikatnie, a jest mocno widoczny na skórze, także to mi się już nie podoba. Już widzę, że podkreśla mi zmarszczki, o których istnieniu nie wiedziałam, zaraz Wam się zbliżę. Nie wiem, czy tutaj to widać, ale o tej zmarszczce nie wiedziałam. Tu zawsze mi się robią zmarszczki, ale tu nigdy mi się nie robiła zmarszczka, także niektóre podkłady po prostu podkreślają to, czego normalnie nie widać. Nie widzę tutaj informacji na temat filtra, ale zobaczymy, czy odbija światło flesza. No nie ma tutaj wypisanego żadnego filtra, ale również odbija światło flesza. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie bez lampy, a tutaj z lampą. Jest po prostu duch jakich mało. Zobaczcie, jaka jest różnica. Bez lampy i z lampą. Twarz jest całkowicie innego koloru niż mój dekolt, a tutaj możecie zobaczyć, że jest wszystko ok. Także na to trzeba uważać właśnie w przypadku używania takich podkładów na większe wyjścia, gdzie są robione zdjęcia z fleszem. Na tę chwilę nie podoba mi się w nim raczej nic oprócz jasnego koloru, który jest naprawdę bardzo ładny, ale oprócz tego to za bardzo szału na mnie nie zrobił. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywać. Wracam do Was na aktualizację przy świetle dziennym i oczywiście wieczorem na podsumowanie. No hej, wracam do Was na aktualizację po około 5 godzinach od nałożenia podkładu. Mam tutaj lusterko, dokładnie się oglądałam. Nos dalej wygląda sucho, nie tak jak na początku, ale dalej wygląda sucho. Tutaj rozsypało się. O, tutaj możecie zobaczyć, że już się zaczyna sypać. Podkład zoksydował, zrobił się bardzo żółty. Więc no pomimo tego, że jest to jasny podkład, ciemnieje, robi się żółty, więc i tak na dobrą sprawę trzeba by było go rozjaśnić. No nie podoba mi się. Wygląda ciężko. Tutaj te wszystkie moje linie mimiczne są podkreślone.
Strefa T jest dalej w miarę matowa, czoło mi się zaczyna wyświecać, tutaj już się świeci mocno. No nie podoba mi się, w porównaniu z tym podkładem wczoraj z Lancome, no to jest całkowicie inna bajka, ten wypada super słabo. Ale czekam jeszcze do wieczora na ostateczną moją opinię, nie wiem, może się coś zmieni. Albo będzie wyglądał super, w co wątpię, albo jeszcze bardziej się posypie, zobaczymy. Wracam do Was tym razem po ponad 11 godzinach od aplikacji podkładu i stan mojej twarzy jest gorszy niż we wcześniejszej aktualizacji. Z nosa praktycznie wszystko tutaj zeszło, z brody również. Tutaj mam taki różowy, odsunięty placek. To, że podkład ściemniał i bardzo mocno zżółkł, ciężkie polskie słowo, to już było widać dokładnie w aktualizacji. Normalnie w świetle, tutaj tego tak nie widać przy tych światłach studyjnych, ale normalnie wyglądam jak żółtaczka, dosłownie. Bardzo niedobrze to wygląda, ciężko ten podkład wygląda, pomimo tej swojej lekkiej formuły tutaj w skrzydełkach nosa. Wszystko się posypało, moje zmarszczki mimiczne są tak bardzo podkreślone, że wygląda moja twarz w tym podkładzie po wielu godzinach wygląda mega staro. Na pewno nie wrócę do tego podkładu ponownie, nie podoba mi się jak on wygląda, mam ochotę już go zmyć. Czy on się sprawdzi przy cerze suchej? Raczej nie, bo na suchej cerze wygląda sucho. A czy on się sprawdzi na cerze tłustej? No moja strefa T nie dała tutaj rady, a nie jest to najbardziej przetłuszczająca się strefa T na świecie, także wydaje mi się, że w przypadku bardzo tłustej cery też tutaj nie da rady, więc no. No dla mnie niestety nieudany test, ale dajcie mi znać, jakie są Wasze opinie o tym podkładzie, jeżeli już go testowałyście. Jest to nowość bodajże w Rossmanie, także czekam na Wasze komentarze i recenzje na Instagramie. Hashtagujcie tym hashtagiem, który tutaj zobaczycie i widzimy się już jutro w kolejnym teście. Buziaki, trzymajcie się, pa!